kolejnym odcinku serialu Młoda Siła. Przed nami dwaj rekordziści, 15-latkowi zawodnicy urodzeni w roku 2005, Paweł Olszewski i Mateusz Kosowski. Rozpoczniemy jednak od kwestii natury zdrowotnej. Paweł, jak ze zdrowiem? Bo na początku 2020 roku było kiepsko. No faktycznie nie rozpoczęło się to tak, jak miało się zacząć. We Francji stało się to, co stało. Czyli kontuzja kolana. Tak. Dzisiaj już wszystko w porządku? Tak, już wszystko dobrze. Kontuzja kolana poniekąd zapoczątkowała serię problemów zdrowotnych, ale to już na szczęście za nami. Wracacie do treningów. Dziwny ten rok szkolny, prawda? No dziwny. Wiadomo, że pierwsza połowa roku była normalna, ale teraz przez tą całą pandemię wszystko wywróciło się do góry nogami. Na początku wracaliśmy pomału w grupach sześcioosobowych i tak na szczęście możemy trenować w większej ilości osób. Jeszcze jeden wątek historyczny chciałbym z Wami poruszyć, bo tak się składa, że przed rokiem, niemal dokładnie przed rokiem, we dwójkę plus jeszcze Paweł Szemio, do ile dobrze pamiętam, reprezentowaliście Śląski Związek Piłki Nożnej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Jakie wspomnienia z Lubuskiego? Bardzo fajne wspomnienia, aczkolwiek nie dosyć jest. Skończyło się na? Na czwartym miejscu po karnych bodajże był wynik 7-8. Obserwujemy Was dzisiaj w trakcie gierki, w której mierzyć będziecie się z chłopakami o rok i dwa starszymi. To jest jakaś nadzieja na dalszy rozwój, jak mniemam. No miejmy nadzieję, że tak. Już jesteśmy praktycznie od roku w takiej... Trenujemy z rocznikiem 2003, również na sparingi do 2004 rocznika chodzimy, więc miejmy nadzieję, że przez to będziemy mogli się jak najlepiej rozwinąć w przyszłości. Spojrzenie kierownika linii defensywnych? To bardzo fajny rozwój dla nas trójki, czy bodajże czwórki. A teraz wybiegnijmy jeszcze nieco w przyszłość. Gdzie widzicie się mniej więcej za lat 8-10 jako piłkarze? Jako piłkarze albo i futsaliści. Albo futsalowcy. No, oczywiście plan jest na granie w dużej piłce trawiastej, ale opcje futsalowe w rekordzie nie wykluczam. W Twoim przypadku, Paweł? Miejmy nadzieję, że jak najdalej to zajdzie. Czego serdecznie życzę. Dziękuję. Dziękuję również.